Ziomeczko, ziomeczki, witam was ponownie na nie swoim koncie, tylko koncie Farela. To dlatego, że nie ma go aktualnie w domu, a cały dzień opowiadał mi o nowej aktualizacji SpongeBoba i że ponoć pojawiły się jakieś fajne oferty. Wykorzystam to, że go nie ma, bo aktualnie pojechał z Łukim busem wywieźć śmieci, bo wczoraj wywozili, a oni zapomnieli ich wystawić i mają misję teraz. A ja mam misję, żeby wydać wszystkie gemy Farela w dzisiejszym odcinku, więc jeżeli wspieracie mnie w tej decyzji, to zostawcie łapkę w górę. W ogóle to dawno mnie nie było w Brawl Stars i chciałam zauważyć, że te lobby wygląda przeuroczo, jest takie wodne, mega nawiązuje do SpongeBoba. Wejdźmy sobie do restauracji pod tłustym krabem i sprawdźmy, co my tu mamy. A więc tak, oferta z Pysią Jessie, przesłodka, przeklęta piratka Bibi, parasolowy Frank. I tutaj mamy jeszcze jakieś dwie kolejne oferty, w których mamy posiłki mocy, drop stare i nowe odznaki. I tutaj Krystian, widzę, już jedną ofertę sobie odebrał z posiłkiem mocy. Ciekawe, co odblokował. Oho! Mamy tutaj coś, to jest bańka, czyli my musimy teraz odblokować poziom drugi i trzeci. Możecie napisać w komentarzu, jaką wam udało się moc odblokować za darmo. Ale żeby zakupić te oferty, musimy zdobyć krabową forsę w sklepie, czyli po prostu wymienić gemy na krabową forsę. Ale zanim to zrobimy, to oczywiście sprawdźmy, czy aby na pewno jest kodzik Farel w sklepie. Mam nadzieję, że wy też zawsze przed zakupem sprawdzacie, czy aby na pewno jest kodzik Farel w sklepie. Wpisujemy i tym samym wspieramy Farela. Jaką tutaj ofertę teraz kupić? Widzę, że najwyższa oferta to jest 30 tysięcy krabowej forsy za 600 gemów. On chyba oszaleje, jak ja to kupię, ale raz się żyje, dobra? No dobra, no to inwestujemy. Wow, mamy to. Oho, widzę, że dzięki temu, że zakupiłam tyle krabowej forsy, to do słoika klubowiczów wpłynęło 50 tysięcy krabowej forsy, a za 400 tysięcy możemy odblokować skina SpongeBoba, więc dołożyłam swoją cegiełkę. Odbieramy. Skąd ja dostałam jeszcze 10 klejnotów? Nie wiem. Jak wejdziemy sobie w klub, to tutaj mamy tabelę najlepsi kolekcjonerzy i Farel oczywiście jest na pierwszym miejscu. 33 560 krabowej forsy, a ogólnie w słoiku mamy już 63 570. Aha! I dlatego też dostałam te 10 gemów, bo to była nagroda za to, że się dołożyłam do słoiczka i wszyscy klubowicze też dostali 10 klejnotów. Nie dziękujcie. Spoko. Dobra, idziemy wydać forsę. Ale zaczniemy sobie od tych słabszych ofert. Na przykład od tej za 980. Otwieramy. Wydajemy prawie tysiaczka. I otwieramy swój pierwszy posiłek mocy. I dostajemy napój wodorostowy. Otacza cię stała strefa leczenia. Ej, to spoko. Aha, i na dole mamy wszystkie postacie, do których to wzmocnienie działa. Postaram się je wymienić, bo dawno nie grałam w Brawl Stars i muszę sobie odświeżyć pamięć. Pierwszy to Poco, drugi Pam, trzeci Max, czwarty... Aaa, jak on się nazywa? Coś na B? Nie pamiętam. Następny? Kurczę, dobra, jednak chyba... chyba się w to nie bawię. Aha, jeszcze mamy tutaj dodatkowo ikonkę gracza i jest to plankton. Po tej ofercie najtańsza jest oferta z parasolowym Frankiem. Spoko. Jest nawet w promocji, więc jestem łowcą okazji w tym odcinku. Otwieramy posiłek mocy i odblokowujemy ananasowego Buzzgrowa. Świetnie. Po krótkim czasie odnowienia twoje podstawowe ataki zrzucają z nieba zadającego obrażenia ananasa. Nie chciałabym, żeby mi ananas spadł na łeb. Dobra, tutaj mamy takie postacie jak Barley, Dynamike, Tick. Też podobne coś do Tick, ale nie Tick. Kiełek! To jest Kiełek! Przypomniało mi się. Tej nie znam. I tej ostatniej też nie. Dobra, chyba mi się nie uda ten challenge dzisiaj. Wow! I mamy nowego skina w eleganckiej koszuli w palmy i z parasolką. Wyposażamy od razu i otwieramy sobie star dropa. Bardzo rzadki, epicki! I to by było na tyle. Amber, która bije mi brawo. Dziękuję. Wy też możecie przybić mi brawo, zostawiając łapkę w górę. I kolejny star drop. Epicki, legendarny! Żartowałam. 200 monet. Wspaniale. I jeszcze raz.
50 błyskotek. Lecimy z kolejną ofertą. Mamy tutaj posiłeczek mocy. To kosztuje aż 3000 krabowej forsy i odblokowujemy klarnet mechaniczny. Wow! Po krótkim czasie odnowienia twój następny atak jest wzmocniony muzyką z Kalmara i pozwala ci przebijać się przez środowisko. Okej, ale tutaj jest dużo postaci, do których on będzie działał. I mamy tutaj tak. Rose, Piper, Bee, Barley. Źle to mówię chyba. dobra, wystarczy. Lecimy sobie ze Stardropem, rzadki. Podwajacz, lecimy dalej. Znowu rzadki, beznadzieja. Punkty mocy. Jeszcze raz, bardzo rzadki. Trochę lepiej. 100 monetek. Ale słabizna. Punkty mocy. I uwaga! Teraz będzie legenda, obiecuję. Nope. Żartowałam. To może teraz? Nope. No co jest? Co tak słabo? Dobra, teraz będzie. Nope. Bo nie zostawiliście łapki. Jakbyście zostawili łapkę i suba na kanale, to od razu bym miała więcej szczęścia. Nope. To się w ogóle nie opłaca tego otwierać. O! Trzeba było skrytykować, żeby zadziałało. Albo zostawiliście łapkę. 500 monet, no dobra. Bardzo oporny był ten opening. Słuchajcie, tyle już otworzyliśmy, a zostało mi jeszcze 28 koła krabowej forsy, jak ja jestem zarobiona. Tylko, że zaraz wydam kolejną dyszkę. Myślę, że zaczniemy sobie od piratki Bibi, od tego pakieciku. O, wow! Pomyjowe klopsiki! Zawsze o nich marzyłam! Trafienie wroga daje pomyjowego klopsika, powodując, że przez krótki czas pociski lecą do celu. Ej, on jest prawie do wszystkich postaci! No dobra, spróbujmy je wymienić. Shelly, Colt, Rico, no Spike, Nita, Tara, Karl, Ośmiobit, Max, nie Max, też taki robot. A few moments later. Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie bardzo przepraszam. I mamy naszą piratkę Bibi. Od razu wyposażamy. Mega mocno wygląda. I lecimy z naszymi stardropami. Oczywiście, no bo jak żeby inaczej, rzadki. Legendarny! Mityczny! Skam. Podwajacze PD i to by było na tyle. No dobra, została nam ostatnia oferta z najsłodszą postacią, pisią Jessie. Dobra, ale zanim kupimy tą ofertę, to ja sobie wejdę, przelecę na szybko za dymiarzy, żeby sobie odświeżyć, jak oni się nazywają i zobaczymy, czy wtedy zgadnę wszystkich. Shelly, Nita, Colt, Bull, Brock, El Primo. One eternity later. Colette. Colette z tymi zębami przecież, no tak, z piczastymi. Belle to nie kojarzę, Ash... Też nie kojarzę. Lola to już w ogóle. Sam, kto to jest? Mandy? Maisie? Hank? Pearl? Larry i Lavery? Andrzej, w ogóle tych postaci nie znam. Berry, jednorożec. O, Morty, Sarah, Jean, Max, Pan P, Kiełek. Ile tych postaci jest? Byron, Squeak, Low, Raps, Buzz, Kieł. To jest Kiełek i Kieł, okej. Okay. Evie, Janet, Otis, Buster, Grey, Later, Spike, Krug, Leon, Sandy, Amber, Meg, Serge, Chester, Cordelius, Kit i Draco. Jeżeli gracie na co dzień w Brawl Stars i pamiętacie wszystkie 83 nazwy postaci, to postarajcie się wymienić imiona tylu znajomych. No, ja jestem w szoku. No to lecimy! Płacę! Szpatułka. Szpatułka krąży od czasu do czasu wokół ciebie. Gdy wrogowie mają mało punktów życia, twoje ataki od razu ich wykańczają i dają ci tymczasową niewidzialność, jeśli masz szpatułkę. Okej. Okay. Myślałam, że można tą szpatułką walić kogoś po łbie. Mamy tutaj tak. Mortisa, Krug, Leon, Edgar, Rico? Nie Rico. Nie wiem. Ten dinozaur, to go nie znam. Też nie wiem, nie znam. Dobra, jeszcze postaci totalnie nie kojarzę. Nic mi to nie dało. O, i odblokowujemy naszego skinka. Mega słodziak. Wyposażamy. No i lecimy. Teraz już musi być legenda. Nope. Będzie, obiecuję. No daj mi coś!
rigged. Nope. O, epicki chociaż. Od razu oko cieszy. O, odblokowaliśmy motkę Stew. Lecimy dalej. Podwajacze PD i to by było na tyle. Dobra, sprawdźmy sklep, czy aby na pewno jest pusto, czy aby na pewno niczego nie pominęłam. No nie pominęłam, ale odblokowaliśmy kilka wzmacniaczy. No cóż, nic tu po mnie, zobaczymy się, jak w sklepie znowu pojawią się jakieś kozackie oferty. Farel na pewno będzie w szoku, że wszystkie dzisiaj już zostały wykupione. Wszyscy spiskowcy JJ-ki zostawiają teraz łapkę w górę, bo 10 tysięcy łapek i na pewno nagram kolejny taki odcinek, więc Jessie wam jeszcze merda ogonkiem na pożegnanie. Trzymajcie się, cześć!